Mięsko, ziemniaczki, sałatka, płyny. Dzień dobry. Dzień dobry z Łodzi. Wyspałem się. Trochę padało chyba dzisiaj w nocy i trochę grzmiało, ale już jest dobrze. Dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień, ponieważ dzisiaj cały dzień pracujemy na warsztatach, ale też w ciągu warsztatu będę dostarczał inny projekt. Co trochę komplikuje sytuację, ale tak jest by design, bo dzisiaj nie jestem sam. Jest nas wielu. Lecę na obiad. Śniadanie. Tak więc zbieram się na warsztaty i widzimy się za jakieś 9 godzin. I już po projekcie! Ale się czuję dzisiaj dobrze, w ogóle wyspałem się tej nocy i ostatnie dni, nawet może tygodnie, nie byłem wyspany, a dzisiaj miałem tak produktywny dzień. Nie dość, że popchnęliśmy projekt do przodu, jeszcze jutro jest ostatni dzień, to jeszcze zrobiłem webinar jeden dzisiaj, w ciągu tego samego dnia i jeszcze ruszyłem parę innych projektów, które się działy w tle. Nie pytaj jak, o tym może powiem innym razem, natomiast dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o jedzeniu, bo no właśnie, za chwileczkę. Więc strasznie lubię jeść, ale przez to mam też troszeczkę brzuszka, mimo to, że mięśnie mi rosną od tego crossfitu, to mam też brzuszka. Bo jedyna dieta, jaka do tej pory nam działała, to była dieta slow carb, a żadne inne nie działały, a ja naprawdę lubię jeść. Jem właśnie kolację z Michałem Balińskim, z którym się nie widzieliśmy już chyba z 3 lata. Pracowaliśmy nawet w jednej firmie, nie pracowaliśmy, prawie pracowaliśmy w jednej firmie. Minęliśmy się. I uwaga, co my tu mamy na stołach? Mięsko, ziemniaczki, sałatka, płyny. Tylko Michał jakieś sałatki. Więc zawsze miałem problem z, jak lubię bardzo jeść, bardzo. I chociaż wiele razy próbowałem jeść mniej, jeść inne rzeczy, to nigdy to nie zadziałało. Po prostu no lubię jeść. I są ludzie, którzy lubią jeść, są ludzie, którzy nie lubią jeść. Ja jestem w tej grupie, która lubi jeść. I dawniej, w swoich dawnych czasach, gdy nie ćwiczyłem, czyli nie miałem zbyt dużo mięśni, to zdarzyło mi się być w klubie 100+. To jestem ja, taki byłem chyba płucowaty troszeczkę. Zero mięśni, zero pomysłu na siebie, otyłość. Ale jakiś czas temu odkryłem coś takiego jak dieta slow carb, o której usłyszałem od kogoś takiego jak Tim Ferriss. To jest ten pan. I on miał dużo opowieści, historii o tym, jak właśnie zastępując głównie węglowodany fasolą i robiąc jeden dzień wolny od jedzenia, czyli sobota, czyli w sobotę można było jeść wszystko, łatwo gubić wagę. I panie i panowie, u mnie to bardzo dobrze działało. W tamtym roku udało mi się zejść do 86,7 kg i wyglądałem w ten sposób. Wtedy nie ćwiczyłem jeszcze crossfitu, byłem wtedy, tylko biegałem. W sumie niedużo, ale właśnie ta dieta pozwalała mi bardzo szybko tracić kilogramy. Natomiast w wrześniu 2016 roku, czyli rok temu prawie, zacząłem ćwiczyć crossfit i trochę mi zaczęło przybywać masy mięśniowej, ale też trochę tłuszczyku. I pomyślałem sobie, kurczę, zastosuję znowu tę dietę slow carb. I zacząłem jej stosować i ani razu mi się nie udało, bo podchodziłem do nich chyba 3 razy. Zawsze ilość stresu, które niestety w życiu mam dość dużo, plus ten wysiłek fizyczny, który miałem od crossfitu, nie pozwalał mi mieć energii i nie potrafiłem przejść tak jak dawniej bardzo szybko w ten stan, gdy zaczynałem tracić kilogramy, czułem się lepiej i tak dalej. Po prostu przez to, że miałem crossfit, nie potrafiłem tak efektywnie tracić tych kilogramów na tej diecie. I najgorsze było w tym, że po prostu była opcja, żeby przestać ćwiczyć crossfit na jakiś czas, natomiast tak uwielbiam, a nie ma co tracić czegoś, co się uwielbia, więc zacząłem szukać nowych rzeczy. I trafiłem kiedyś na coś takiego jak dieta 16. To znaczy, że jemy przez 8 godzin w ciągu doby, a przez 16 godzin nie jemy, ale przez 8 godzin w ciągu doby jemy wszystko, co nam się podoba, przez 16 nie jemy. I ta dieta wydała mi się bardzo rozsądna, ponieważ ja lubię bardzo dobrze jeść,
ale też zdarzały mi się sytuacje w życiu, gdzie powiedzmy przez dłuższy okres czasu nie jadłem. Nawet ten okres czasu był przepleciony wysiłkiem fizycznym i nic się wcale złego nie działo. Ponoć nasi przodkowie, jak zapali antylopę, to jej jedli, jak nie zapali antylopę, to jej nie jedli. Tak działał świat do czasu, aż powstały sklepy i można mieć jedzenie w dowolnym momencie, kiedy się chce. Natomiast zawsze myślałem, że to nie jest dla mnie i ściągnąłem nawet kiedyś taką aplikację, która pozwala utrzymywać tą dietę, ale nigdy nawet jej nie wystartowałem, bo bałem się właśnie, jak z tym crossfitem i czy to w Polsce działa i czy u mnie raska może zadziałać i nie ruszyłem. Aż do dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, ale dzisiaj zmieniłem punkt widzenia. I dzisiaj na warsztacie, który robiliśmy, był kolega, który, jeżeli dobrze pamiętam, to już kilka miesięcy, czy może ponad rok, jest na tej diecie. I to nawet mówisz, nie nazywa dieta, tylko styl życia. I on już przeszedł jeszcze o krok dalej, czyli 6 godzin, czy nawet 4 w ciągu doby je, a resztę nie je. I z rana ćwiczy. I jest szczupły. Umięśniony. I mówi, że jego umysł pracuje na podwójnych obrotach. Ketony i coś takiego, czego ja jeszcze nie rozumiem. I mówi, że nic w życiu lepszego mu się nie trafiło i gdyby mógł, a nie może, to cofnąłby się w czasie i zaczął to robić wcześniej. Więc postanowiłem, że zrobię to też i ja. Ale oczywiście, jak mówi stara dobra zasada, jeżeli masz coś zrobić dzisiaj, to odłóż. Coś w tym stylu. To dopiero za tydzień biegnę maraton i do tego czasu nie będę na to przychodził, żeby przetrwać maraton w jakikolwiek sposób. Natomiast w niedzielę, dzień po maratonie, przechodzę na tą dietę, czyli pierwszy posiłek będę jadł o godzinie 11:30, ostatni posiłek będę jadł o 19:30. I tak dzień w dzień. I zobaczymy, co z tego dobrego wyniknie. Podzielę się z Tobą wynikami na tym vlogu i zobaczymy, czy Mirek się zmieni, czy będzie lepiej myślał, czy utrzyma swoją masę mięśniową i czy jego kilogramy związane z tłuszczem się zmniejszą. I to było na tyle. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia jutro.